10 najlepszych scen batalistycznych Gladiator film kostiumowy produkcji USA z 2000 roku w reżyserii Ridley'a Scotta, którego akcja dzieje się w czasach starożytnego Rzymu. Obok postaci historycznych jak Cezar Marek Aureliusz czy jego syn Commodus. występują też postacie fikcyjne, jak generał Maximus. Ma on jednak kilka pierwowzorów historycznych. Maximus jest rzymskim generałem za czasów Marka Aureliusza i dowodzi wyprawą przeciw Germanom. Wyprawa kończy się sukcesem. Właśnie otwierająca film Bitwa z Germanami zasługuje na szczególną uwagę. Choć sama nie ma dużego znaczenia dla fabuły, to jest niezwykle efektowna i zjawiskowa. Bitwa na plaży. Film Troja, film fabularny z 2004 roku, będący adaptacją Iliady Homera z dodatkowymi wątkami zaczerpniętymi z Odyssei oraz Aneidy Wergiliusza. Zgodność z posem Homera i innymi podaniami o wojnie trojańskiej w przypadku filmu Troja jest znikoma. Między innymi całkowicie pominięto wszystkie wątki bogów, którzy aktywnie brali udział w wojnie. Filmowa wojna trwa zaledwie kilka tygodni, podczas gdy ta trwała 10 lat. W filmie Achille zginie później niż w Eposie, tam zginął podczas oblężenia, a w filmie dopiero podczas jej zagłady. Parys zginął w Micie z powodu śmiertelnych ran zadanych od Filokteta w filmie Uchodzi z życiem. Tedy ta matka Achillesa na filmie jest staruszką, zaś w Micie była boginią i nigdy nie powinna była się zestarzyć. Mimo to film jest naprawdę dobry i zasługuje na szczególną uwagę bitwa na plaży przed Troją. Zjednoczone wojska greckie docierają do terytoriów trojańskich i przeprowadzają desant w bitwie ze strony greckiej bierze udział jedynie oddział Achillesa i Ajaxa, ale to dodaje smaczku i dzięki temu starcia są bardzo przejrzyste uczta dla oczu. Bitwa o obóz. Ponownie na liście film Troja. Chciałbym zaznaczyć, że zgodność wydarzeń pod Troi z filmem omawiam na kanale Światowa Historia i tam Was zapraszam. Wydaje mi się, że całkiem dokładnie to mówiłem. Tymczasem, bitwa kontr atak. Trojan, atak na obóz Greków, poranny szturm przeprowadzony przez Hektora na pozycje greckie. Na początku widzimy marsz armii trojańskiej, następnie płonące kule i starcie żołnierzy, a na sam koniec rajd myrmidomów. Bardzo pomysłowe przedstawienie, no i walka Patroklosa z Hektorem, tym bardziej, że filmie twórcy postarali się, aby Patroklos i Achilles byli do siebie naprawdę bardzo podobni. Piraci z Karaibów na krańcu świata. Trzecia część przygód z serii Piraci z Karaibów o kapitanie Jacku Sparrow z 2007 roku. Jest ona kontynuacją poprzednich części Klątwa Czarnej Perły i Skrzynia Umarlaka. Na specjalną uwagę zasługuje bitwa piratów z Becketem z ostatnich sekwencji filmu. Jest ona krótka, ale bardzo przemyślana, a przy okazji zaskakująca. Latający Holender i Czarna Perła niszczą statek Becketa i tym samym powodują odwrót wrogów. Moment śmierci Becketa jest bardzo dobrze zrozumiany robiony techniczne mistrzostwo no i wszystko z świetną muzyką. Bitwa pod Stirling. Braveheart to dramat historyczny produkcji amerykańskiej z 1995 roku w reżyserii Mela Gibsona, opowiadający o przywódcy szkockiego powstania przeciwko rządom Anglii Williamie Wallace'a. Anglicy mordują żonę Wallace'a. Wydarzenie to jest momentem przełomowym w życiu młodego Szkota. Oszalały z rozpaczy William z pomocą innych mieszkańców wioski szturmem zdobywa pobliską angielską warownię. Wokół niego zaczynają się gromadzić tłumy Szkotów gotowe do walki ze znienawidzonymi Anglikami, a William otrzymuje przydomek Braveheart, waleczne serce. Dysponujący liczną armią król Edward I pacyfikuje szkockie wioski. Bitwa pod Stirling... Jest jednym z kluczowych momentów powstania szkockiego i została przedstawiona właśnie w filmie Braveheart. Jest oczywiście dużo niezgodności historycznych, jak na przykład Szkoci walczą w Kiltacha, nie powinni, ale to nie zmienia faktu, że pod kątem filmowym scena wypadła naprawdę dobrze. Bitwa bengkartów. Gra o Tron. Bitwa Benkartów to dziewiąty odcinek szóstego sezonu Gry o Tron. Jego premiera na antenie HBO miała miejsce 19 czerwca 2016 roku w Stanach Zjednoczonych i 20 czerwca w Polsce. W odcinku dochodzi do starcia armii Starków z armią Boltonów. Tytuł nawiązuje do dwóch Benkartów dowodzących armiami Johna Snowa i Ramseya Boltona. Przez wielu ta bitwa jest uważana za najlepszą bitwę całej serii i ma na to wpływ bez wątpienia. Gra na emocjach widza, co zresztą twórcy Serialu robią mistrzowsko. Zwieńczeniem odcinka jest śmierć Ramseya Boltona. Wspaniałe. Bitwa pod Termopilami. 300 to filmowa adaptacja komiksu Franka Millera. Film jest opowieścią o bitwie pod termopilami, która miała miejsce w 480 roku przed naszą erą podczas wojny grecko-perskiej. Leonidas wobec nadchodzącej porażki pozostawił większość oddziałów wsparcie, udając się z około 300 spartanami na nieuniknioną śmierć w kierunku wąwozu termopile. W którym miała rozegrać się bitwa. Większość ujęć kręcona była w technologii blue boxu, a komputerowo wykonane tła miały maksymalnie Upodobnić technikę wykonywania filmu do rysowanego komiksu. Premiera filmu w Stanach Zjednoczonych odbyła się 9 marca 2007 roku. Film został również wydany w wersji dla kin IMAX, nie był jednak dostępny w tym formacie w większości kin. 300 Spartan, jak dla mnie, to takie historyczne fantazy, przedstawienie wydarzeń historycznych w sposób zupełnie nierealny, i na tej nierealności oraz widowiskowości bitwa pod Termopilami wiele zyskała. Bitwa na polach Pelenoru. Władca Pierścieni, Powrót Króla to trzeci i ostatni film z trylogii Władca Pierścieni powstały w koprodukcji kinematografii amerykańskiej i nowozelandzkiej w reżyserii Petera Jacksona. Światowa premiera filmu odbyła się 17 grudnia 2003 roku. W 2004 roku film zdobył 11 Oscarów we wszystkich kategoriach, w których go nominowano. Dochodzi tam do oblężenia Minas Tirith i bitwy na polach Pelennoru. Po zdobyciu przepraw na rzecewy Osgiliad, Wielkie wojska Mordoru forsują fortyfikacje otaczające przedpola miasta i przystępują do jego oblężenia. Szybko łamią opór obrońców i po krótkim czasie podejmują generalny szturm, kończący się zniszczeniem bramy Minas Tirith. Od pewnej klęski Gondorczyków ratuje przybycie od sieczy jeźdźców Rohanu. Oblężenie zostaje przerwane, a sojusznicy ścierają się z wojskami Saurona w bitwie na polach Pelenoru, rozciągających się wokół miasta. Wielki, olbrzymi rozmach stosowanie wielu niecodziennych technologii oraz pojawienie się nietypowych rozwiązań, jak mumakile na zgóle, czy duchy. Bitwa o Winterfell, ponownie gra o tron. Jest to amerykański serial fantasy. Akcja serialu rozgrywa się na kontynencie Westeros, na którym znajduje się Siedem Królestw, po bliskim kontynencie Essos oraz okolicznych wyspach. Siedem Królestw rozciąga się od położonego na północy muru do południowego Dorn. W ósmym sezonie Gry o Tron doszło do wielkiej bitwy Winterfell, nazywanej Bitwą Ognia i Lodu. Jest to ostateczna bitwa wielkiej wojny między Sojuszem Życia, Armią Umarłych. Półtora godzinne starcie, w którym autorzy serialu dokonali sporych cięć w obsadzie. Kto ogląda ten wie co mam na myśli. Wiele osób wytyka nielogiczne rozwiązania w kilku scenach, ale sama bitwa jest zrealizowana z olbrzymim rozmachem i o ile nie może równać się z klasykiem, który zobaczycie na pierwszym miejscu jest wyjątkowo zjawiskowa i trzymająca w napięciu. Twórcy zdecydowali się na manipulację emocjami widza i pełną niepewność w trakcie oglądania batalii. Poszło to kosztem logicznych rozwiązań, ale mi osobiście nie przeszkadza to ani trochę. Bitwa o Helmowy Jar. Władca Pierścieni. Dwie wieże. To drugi film z trylogii Władca Pierścieni w reżyserii Petera Jacksona. Premiera miała miejsce 5 grudnia 2002 roku. Było to główne starcie pomiędzy siłami ludzi z Rohanu a Armią Sarumana w którym walczyli również niektórzy członkowie drużyny Pierścienia. Bitwa o Helmowy Jar jest jednym z najbardziej widowiskowych fragmentów filmu Dwie Wieże w reżyserii Petera Jacksona. Przebieg walki został zmieniony względem pierwowzoru, podobnie jak okoliczności w jakich dochodzi do batalii. Samo określenie Bitwa o Helmowy Jar pojawia się tylko w filmie. Aktualnie to starcie jest uważane za przykład tego, jak należy kręcić sceny oblężeń. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu o czym chcielibyście kolejną dyszkę oraz koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję oraz zapraszam Was na kanał Światowa Historia, gdzie pojawiają się różnego rodzaju odcinki. Był odcinek m.in. o Grze o Tron oraz Władcy Pierścieni, także zapraszam.